Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcineczku z naszych szalonych teorii. Dzisiaj poruszymy kolejną ciekawą teorię ze świata Ricka i Mortiego. Dzisiaj poruszymy bardzo ciekawą postać, Mr. Poppy Butthole. Ojej, od razu lepiej. Jednakże nim przejdziemy do samej teorii, byłbym niesamowicie ucieszony, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę oraz subika. Jeżeli jeszcze tego oczywiście nie robicie. I lecimy do teorii. A więc jest to przyjaciel rodziny Smithów i towarzysz niejednej przygody Ricka i Mortiego. Jest tak wspaniały, że Beth nie może przypomnieć sobie z nimi jakichkolwiek złych chwil i nagle się zastanówmy, kiedy ta postać się nam pokazuje. Otóż jest ona nam przedstawiona w sezonie drugim, odcinku czwartym, po raz pierwszy. Idealnie się zjawia w momencie, kiedy dom Smithów jest oblegany przez pasożyty z kosmosu. Nie możemy ryzykować. Które infekują umysł domowników, tworząc w nich same pozytywne z nimi związane wspomnienia. Dzięki tej umiejętności mogą żyć w twoim domu, jeść twoje jedzenie i się mnożyć. Po to, by prędzej czy później zająć planetę. Włożył ci to wspomnienie do mózgu, aby móc żyć w twoim domu, jeść twoje jedzenie i się mnożyć. Mogliśmy zostać zainfekowani przez te stwory, więc musimy być czujni. Po czym nagle pojawia się on, Mr. Poppy Butthole, który jak wiemy nie ma żadnych negatywnych wspomnień związanych z nimi. Oczywiście chodzi tutaj o rodzinę Smithów. I tu na samym początku zadajmy sobie pytanie, czy Mr. Poppy Butthole jest człowiekiem, a może pasożytem, lub kimś jeszcze? Możecie napisać swoją odpowiedź w komentarzu i pod sam koniec filmu sprawdzicie sobie, czy mieliście rację, a może was czymś zaskoczyłem. Więc co wiemy o pasożytach? Wiemy na pewno, że tworzą same pozytywne wspomnienia, by móc żerować na swoich nosicielach. Również wiemy to, że jak zostaną postrzelone, to zmieniają się powrotnie do swojej normalnej, właściwej formy. A teraz zastanówmy się, co wiemy na temat Mr. Poppy Butthole. Więc wiemy to, że również tworzy same pozytywne wspomnienia, lub coś na wzór tego. Ale wiemy też, że jak został postrzelony, to nie zginął, ani nie został przemieniony w nic innego. Oraz dochodził przez bardzo długi czas do siebie. I tutaj można zauważyć, że całe intro zostało w tym odcinku przemienione, delikatnie, a dokładnie tak, by ta postać idealnie się wpasowała w kilka scen intra. Jako zmiana wspomnień, bo jak wiemy, intro jest stworzone jako ciąg wspomnień przygód Ricka i Mortiego i właśnie do tego ciągu wspomnień wpasowywuje się nasz bohater. I po tym krótkim stwierdzeniu ktoś mógłby powiedzieć, ha, czyli Mr. Poppy Butthole nie jest pasożytem. A ja mogę powiedzieć, ale czy na pewno? Bo zastanówmy się. Kto wpuszcza po raz pierwszy kolejnego pasożyta? No właśnie on. Tworząc wspomnienie, w którym pojawia się kuzyn Nikki. Och, wszystko będzie dobrze! Ja zawsze byłem tu dla was! I zawsze będę! Haha! Ktoś wzywał na pomoc? Kuzyn Nikki! To ja, kuzyn Nikki! Właśnie przechodziłem! To znaczy nie, pełzałem sobie w szybie windy, ale hej! Przechodziłem! Który jest pierwszym nowym pasożytem, aczkolwiek to, że Mr. Poppy Butthole zostaje postrzelony i w nic się nie zmienia, wyklucza go z naszego grona podejrzanych o bycie pasożytem. I w tym momencie przychodzi wniosek, że ta postać musi mieć podobną moc jak pasożyty, ale on się wpasowywuje do istniejących wspomnień, a nie jak pasożyty tworzy nowe. Ale to właśnie dzięki tej mocy on tak jakby otwiera bramę. I w tym momencie rozprzestrzeniają się pasożyty, tworzące coraz to nowsze wspomnienia, dzięki którym robi się ich coraz więcej i więcej. Ale pod koniec tego właśnie odcinka widzimy rehabilitację naszego bohatera, który powoli dochodzi do zdrowia po postrzale przez Beth. Czy coś się stało, Beth? Nie, Beth! Czekajcie, ale ja... Potrzebujemy karetki, była strzelanina, żona postrzeliła... moja żona postrzeliła przyjaciela rodziny. I po krótkim momencie wychodzi pielęgniarka i mówi, że naszemu bohaterowi jest naprawdę przykro, że oni nie mają z nim żadnych negatywnych wspomnień i teraz zastanówmy się, dlaczego tak jest. Skoro jest to przyjaciel rodziny i przeżywał z Rickiem i Mortim niesamowicie dużo przygód, to na pewno musi być z nim związane jakieś złe wspomnienie. Chyba że zobaczymy do albumu Poop in My Pants i tu możemy zobaczyć zdjęcie właśnie Mr. Poppy Butthole w wersji złej, tej samej wersji, gdzie Rick się oddzielił i powstało jego złe wcielenie. Tylko różnica jest taka, że Rick swoją toksyczność wrzucił w siebie z powrotem po to, by zachować równowagę. Między swoją dobrocią, a swoją toksycznością. I tu jest prawdopodobnie taki myk, że nasz właśnie bohater się nie połączył. I pozostawił swoją toksyczność w jakimś innym miejscu lub ją usunął. Lub ją gdzieś po prostu zamknął. Przez co jest teraz dla wszystkich taki kochający i to by wyjaśniało,
nam, czemu nikt z rodziny Smithów nie ma z nim żadnych negatywnych wspomnień ani chwil. Jednakże bardzo ciekawą rzeczą w tym wszystkim jest to, że jest to jedyna postać z całego serialu, która przełamuje czwartą ścianę. Ojej, co za sezon! Wybaczcie, że się nie pokazałem, ale wziąłem ślub! Urodziło mi się dziecko, wróciłem do szkoły i zrobię magistra! A ty co robiłeś, kiedy czekałeś? I niczym Deadpool komunikuje się z widzami. I to w zasadzie wyjaśnia nam całą teorię, czy Mr. Poppy Butthole jest pasożytem, ale wróćmy do tego pytania, czy on może być kimś innym, a co gdybym wam powiedział, że jest to Morty? I teraz pewnie zadajecie jedno właściwe pytanie, co ten chłop wygaduje? Już wam mówię, czemu możecie sądzić, że jest to Morty, gdyż jak wiemy w grze Pocket Morty, jak ktoś nie wie co to za gra, jest to gra na telefony, w której chodzicie i zbieracie wszelkiego rodzaju Mortych, robicie ich ewolucję, coś na wzór Pokemonów. W każdym bądź razie, jak wiemy, jedna ewolucja Mortiego powoduje, że on ma identyczną koszulkę jak właśnie Mr. Poppy Butthole. A jak wiemy z uniwersum Ricka i Mortiego, każdy Morty może wyglądać inaczej, jest nawet Morty Młotek. Wracając do The Poop in My Pants, możemy zauważyć, że nasz bohater uczęszczał do tej samej szkoły co Morty. Chwilę później można dostrzec zdjęcie, jak się uczy z dziewczyną, siedząc na prostokątnej bryle stworzonej z postaci z odcinka o eliksirze miłości. I tu się pojawia data urodzenia ich syna. Jest to rok 2345, czyli jesteśmy w przyszłości. A jak wiemy, w serialu jest możliwa podróż czasoprzestrzenna. Swoją drogą, jakim cudem to dziecko ma kapelusz w łonie swojej matki, tego ja nie wiem. Chwilę później mamy karteczkę podpisaną przez Summer, do tego on sam ma bardzo podobny styl mówienia jak Morty. Jak dodamy te wszystkie czynniki i wpis Justina Roilanda na Twitterze, że Mr. Poppy Butthole to jest jedna wielka teoria, to wychodzi nam, że jest taka możliwość, że to może być Morty z innego uniwersum. Aczkolwiek to wy sami musicie sobie zadać pytanie, czy Mr. Poppy Butthole to jest Morty, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Softly, I gotta choose.